Gość 5. Gość 5, gość. Gość dzisiaj wylatuje z Brazylii, ale jednak nie leci do Polski. Bo tak mu zakazał kolega pan Wolski. Gość bardzo lubi pana Wolskiego, mówi do niego: siema kolego. Nagle się okazuje, że to jego brat, gość tego nie wiedział, więc ze schodów spadł. Gość 5. A więc gość już jedzie na lotnisko, myśli sobie w sumie o wszystko. I gość daleka już widzi swój iPod. A więc siedzenia się trzyma twardo. Gość już wyszedł z auta taksówki, podjadł sobie z kieszeni dwie krówki. No i zobaczył również dwie słówki, mówi do nich: ruszajcie główki! Gość 5. Gość 5. Gość już wchodzi do samolotu, podejrzanie nie ma w nim kotów, ale za to jest dużo psów, no i również tysiące krów. No i gość już sobie startuje, w samolocie przesiaduje. Gość 5. Gość leci już samolotem, gada sobie z każdym kotem, bo one były w bagażniku, se oglądały milion filmików, no i sobie robiły milion tików, no na przykład z takich toków tików, i było słychać tam milion krzyków. Gość 5, gość. Gość leci, gość. W samolocie gość. Gość 5. Robimy jeszcze inne goście. Tak, teraz będzie gość 6.